Siemka, Tomka, witam Was na kolejnym odcinku serii od zera do Europejczyka, oczywiście w Albionie. Zapraszam Was na live na Twitchu, link macie poniżej, a dzisiaj jesteśmy przed statnikiem. Polazłem sobie na jakąś mapkę, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Mianowicie, jak myślicie, czy warto robić statiki na początku? Zadajcie sobie pytanie proste, czy macie do tego sprzęt? A ile tego sprzętu trzeba, żeby pójść na statiki? Fajnie by było mieć takie gadżety, nie? Super sprawa, ale powiedzcie sobie szczerze, czy wy tego wszystkiego potrzebujecie? Wystarczy 2-3 osoby ubrać się w jakichś naprawdę niedużych setach, pójść sobie nawet na piątkowego statika, bo przecież też takie istnieją, i jazda z tematem. Jaki problem? Generalnie. No jaki problem? Że pójść sobie na piątkowego, szóstkowego statika i porobić sobie jakieś bosiki. A dużo osób będzie to robić na start? No obstawiam, że raczej nie. Po pierwsze, statiki no nie są takie łatwe. W sensie, kto już umie chodzić, to wie co i jak. Ale kto nie umie, sorry, ale to jest content, którego trzeba się troszkę nauczyć. Troszkę jak chodzić, jak się zachowywać, jak walczyć w statikach, bo przecież możecie spotkać kogoś jeszcze. Więc content jest, można powiedzieć, troszkę ograniczony liczbowo dla ludzi. Więc pod tym względem na pewno macie tutaj jakąś przewagę. O tyle prosta sprawa w statikach jest, że wcale nie musicie nic czyścić, tylko dosłownie strażników skrzynki, czyli jakiegoś bossa, ewentualnie jakieś dwa mobki i już możecie otworzyć skrzynkę. Dodatkowo w statikach od razu widzicie, jaki boss tutaj jest, czy żółty, pomarańczowy, czy czerwony, więc od razu macie też informacje, jakieś value i trudność tego. Więc to jest o tyle prosta sprawa, że tylko na końcu może was strollować kolor skrzyni. Ale tak naprawdę macie dość pewny loot i dość pewny fame. I dość małą konkurencję. Więc statiki na pewno opłacają się bardzo na początku. Tylko warto, żebyście zgarnęli tak no, 3 osoby. Byłoby spoko, nie? Jakiś DPS-ik, jeden, drugi. Jedna osoba trzyma agro. Bosika, druga zadaje mu full DPS, a trzecia po prostu leczy. Na przykład można w takim zestawieniu pójść i to powinno się fajnie sprawdzać. Jakieś itemki na start, które pozwolą wam po prostu przejść, bo na przykład po Morganie, no to tak naprawdę wystarczy wam kurtka na niewidkę, żeby tutaj przejść. No buty na niewidkę, może spekterki się uda zrobić, może, może nie. Ale to taka, myślę, opcja jest do zdobycia, nie? Buty widma. No fajnie by było te nasitki, no, no ale na nie po prostu nie liczcie. Artefakt z relików. No, tutaj za wiele opcji nie ma tak naprawdę. Można się uskifej, ale to już jest kompletnie inny poziom. Pamiętajcie, żeby wziąć pod uwagę to, że na początku nie będziecie mieli takich rzeczy jak specki, jedzenie odpowiednie, ani nawet odpowiedniego tieru setu. Więc to może być pod tym względem dość problematyczne, by się wydawało, nie? Ale tak naprawdę, jeśli kilka osób się na taki kontencik pójdzie, no to da radę. Potem oczywiście można robić to duo, a ostatecznie solo. Ale na początek, no im macie gorsze warunki, tym po prostu więcej osób możecie zabrać i to robić. Możecie też równie dobrze się expić w tych statikach, bo na expa jest tutaj całkiem sporo mobków. Szczególnie im mniej osób, tym bardziej będą się enchantowały te mobki. Podejrzewam, że na początku troszkę będzie spowolniony ten proces, żebyście w ogóle byli w stanie ogarnąć takie statiki. No bo może być z tym problem w takim low tierowym eku, prawda? Żeby ubić takiego czerwonego bosika. To na pewno. Ale jeśli już troszkę się będziecie ogarniać, coraz więcej, gra pewnie będzie przyspieszać tutaj enchant tych mobków i ostatecznie dojdą do takiej formy, jak tutaj są, w sensie, że jak będą troszkę niebite, to nagle będą takie wariaty. Niektóre bosiki mogą być faktycznie problematyczne, więc nie wszystkie po prostu dacie radę podjąć, bądź będziecie potrzebowali więcej osób, niż wam się wydaje, ale na taki statyk jest dość dużo. Poza tym, jak szybko pójdziecie na wysokie statyki, to jest duża szansa, że konkurencja po prostu nie zdąży się ogarnąć. Rozumiecie, o co mi chodzi. Im jesteście wyżej, tym mniejsza szansa, że ktoś tam dotarł. Więc szybkie ogarnięcie się na statyki szóstkowe bądź ósemkowe, gdzie przemieszczanie jest banalne, a nagroda może być bardzo wysoka, może się mocno po prostu opłacić. Ojejku, bicie takiego bosika
solo, nawet w takim fajnym sprzęcie, jest problematyczne, jeśli nie macie tego jedzonka na leczenie. No właśnie, jedzonko na leczenie. A tak szybko go nie ogarniemy. Dobra, ogarnięty. No i właśnie, i patrzcie, z takiego bosika wypadł mi prawie 1 000 000 fejma. I tutaj co jeszcze mamy? Proszę bardzo, skrzyneczka, a w skrzyneczce... Ile woreczków? Patrzcie, 681 tysięcy w samych woreczkach. I oczywiście nie liczcie na to, że na początku będziecie dostawać jakieś tutaj fajne gadżety, ale mogą wam wypaść w dużej liczbie jakieś likwie, na przykład dusze, runy. Może jakieś artefakty wam wypadną, czemu nie? Mogą być takie przydatne rzeczy. A możecie też dostać tutaj sam gruz, ale woreczki będą. No i właśnie, woreczki to jest coś, na czym będzie wam zależeć. Oprócz oczywiście tego dużego fejma, którego możecie z takich bosików zgarnąć. No i zdecydujecie sami, czy chcecie z tego skorzystać, czy nie. Statików jest dużo, statików jest wystarczająco, bym powiedział, żeby naprawdę dużo ekip sobie je odwiedzało. Szczególnie, że bosiki są naprawdę na przykład tutaj jest bosik, no w tym miejscu, na drugim piętrze jest jeszcze, także bosików jest całkiem sporo jeszcze na zewnątrz, jak wejdziemy sobie tutaj na tą mapę, tutaj też bosik stoi, także jest troszkę tych bosików ze skrzynkami, których możecie tutaj pobiegać, możecie sobie porobić, możecie sobie zarobić. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live, do następnego.